Cześć. Byłam ostatnio na tych chrzcinach. W ogóle jakiś koszmar. Ja nienawidzę tych zjazdów rodzinnych. Tam babcia, ciocia, wujek, synowa, Janki, brata. I Moniczka, Moniczko, jak ty wyrosłaś. W ogóle jakaś rzeź. I mam nadzieję, że ciotka Hela nie siedzi w necie, bo byłby przypał. Ale dobra, to nie o tym. Słuchajcie. Rano matka poszła po zakupy. I wchodzi do domu i cała reklamówka jej pękła w przedpokoju. Wszystko się wysypało i sok malinowy rozlał się na tych kaflach w przedpokoju. A że drzwi jeszcze były otwarte, to nagle wpadł pies sąsiada, amator soku malinowego i zaczął lizać ten sok i liże ten sok. A matka z tą szmatą przegania tego kundla. Idź, 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 przegania tego psa. I dobra. I za chwilę ding dong. Wpada sąsiad. Że my mu psa zabiłyśmy, pies cały w krwi, łeb odcięty, flaki mu wypadają, więc matka mówi mu: słuchaj panie, to jest sok malinowy, spróbuj se pan, że się nic nie stało. I za chwilę ten sąsiad przychodzi z tym psem na rękach, łapy całe we krwi, pokaleczony, cieknie, tu matka mi prawie nie zemdlała w tym przedpokoju. I się okazało, że on faktycznie się pokaleczył tym szkłem rozwalonym. I teraz w ogóle wojna z tym sąsiadem, bo zawsze miał coś do nas, a teraz to ja i matka jesteśmy gangiem anonimowych morderców psów. Także dzień był cudowny. W szkole też jakoś tak fajnie. Nawet ostatnio lepiej mi idzie. I ogólnie to mam dwie lewe rączki do nauki, ale jakoś to może wypadnę na koniec roku. Tylko tak trochę się martwię, bo moja najlepsza przyjaciółka Elka, która zawsze była prymuską, to ostatnio jakoś tak nie najlepiej się stara. Nie wiem, czy nawet jakiś kwas z tego nie wyniknie. No ale to wszystko się pewnie jakoś tam unormuje. No to to by było na tyle, trzymajcie się. Aha, jak znowu zapomnę oddać kamerę, to się jeszcze odezwę. Love ya!